Hej, witam Was, tutaj Dominik. U mnie dzisiaj jest sobota, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Musimy być delikatnie ciszej, ponieważ pan właściciel śpi po nocy, więc będę do Was mówił takim, wiecie, półgłosem. Mam nadzieję, że nie będę przeszkadzał. Oczywiście montujemy sobie dzisiaj płotki na całym domu, czyli w tym miejscu cały przód i tył. Nie wiem, czy widzicie, natomiast tutaj już zjechał śnieg, pomimo, że nie jest go zbyt dużo, więc pan właściciel ma już dość tego odśnieżania i dlatego zdecydował się, żeby założyć sobie zabezpieczenie na całej powierzchni. Zmieniamy ujęcie, oczywiście wyciągnięty cały sprzęt. Metabo tutaj się wszystko ładuje na aku. Ukośnica do cięcia, łaty, samochód. No, delikatny bałagan, nie ma się czym chwalić, natomiast chciałem Wam pokazać, ile tego ze sobą wożę. Uchwyty płotków. Tutaj już pasy. Ale, słuchajcie, chciałem Wam pokazać pewną zajebistą rzecz, jaką nabyłem ostatnio. Patrzcie, co tu się dzieje. Żeby nie było, to nie jest lokowanie. W sensie nie dostałem tego. Zobaczcie. To możecie wyciągnąć w ten sposób. I nie ma w tym nic dziwnego. Natomiast, jeżeli zwolnicie sobie ten pasek, uwaga, to możecie dać ją jeszcze tak. Nawet zahaczyło się za krzaku. I nagle z 5 szczebli mamy 10. Ale, uwaga, znowu muszę odłożyć na chwilę. Jeżeli to sobie zablokujemy tym paskiem, w ogóle fajny patent z tymi paskami. Jest wbite. To słuchajcie, tu jest kolejna spoko rzecz. Możemy sobie ją zabezpieczyć, żeby nam nie uciekła do tyłu. Po dwóch częściach. O, uwaga. I zobaczcie. Cały czas nam się utrzyma. Ale to jeszcze nie koniec, bo jest jeszcze kolejny i chyba najfajniejszy patent, ponieważ wyciągamy sobie takie uchwyty. I uwaga, uwaga, wyciągamy sobie kolejne szczeble, czyli tutaj jest 5 szczebli, ale łącznie jak je wysuniemy, no to jest ich 10. Ja, słuchajcie, odłożę to na chwilę i pokażę Wam z daleka, w jaki sposób ja to wyciągam i jak dostosuję się do montażu śniegołapów właśnie na tej części. Jedziemy. Gituba. Nie no, słuchajcie, szpan na max. Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś śledzi mnie na Insta, to wrzucałem tam ostatnie zdjęcia z Włoch, gdy byłem tak sobie, wiecie, na weekend i zauważyłem, słuchajcie, w Muzeum Watykańskim coś takiego. No i co? No przywiozłem sobie do domu. Znaczy przywiozłem sobie. Kupiłem oczywiście w Polsce, natomiast przywiozłem ten patent. I tak to wygląda. No i wychodzimy sobie. Chodź, piesku. No co? Cały jesteś w śniegu. Nie wiem, podobno nie wolno psów głaskać po głowie. No jak się... No co? Chcesz się poprzytulać? Wyłaź tam na dach, to odśnieżyłbyś może coś. No i idziemy. Słuchajcie, swobodnie i spokojnie sobie na tym można stać, ale dam chyba sobie jedno wyżej, chociaż może nie. Zobaczymy. Odśnieżamy. Wiecie, spoko, że nie ma lodu na tym, więc przynajmniej będzie można na spokojnie montować i docinać. Wiadomo, że to wszystko trzeba będzie nie dość, że wyobniatać, to jeszcze
wiecie, wyczyścić. No ale cóż, no taki fach, Jezus, no jest zima. Jest zima, to musi być zimno, szefie. Żeby sobie nie sypać po butach. Tyle jest spoko. Oczywiście u żadnego sąsiada takich zabezpieczeń nie ma. Nowe domki, chyba jakieś bliźniaki. Przesuwamy sobie dalej. No i ciśniemy. Fajnie, że nie będę miał tego na dachu, natomiast będę miał pod butami. Natomiast dwojga złego wolę to, przynajmniej mam całą powierzchnię tutaj odsłoniętą. A i ogólnie chyba mówiłem, że jest sobota, więc mógłbym się oczywiście wziąć za dach. Natomiast nie chce mi się. Szczerze, nie chce mi się tak wysoko wychodzić, chodzić, łazić. Tutaj wszystko jest na miejscu, w sensie na miejscu na zasadzie, że nie jest wysoko. Więc jeżeli wam się wydaje, że jestem taką, nie wiem, maszyną do zleceń, no to słuchajcie, też mam takie dni, że czasami mi się nie chce. Wiem, że tutaj i tak będę musiał przyjechać na dwa następne dni. I tak tu ktoś będzie musiał to zmontować. Znaczy ktoś, no ja. Więc czemu nie zacząć stąd? Jedziemy dalej. Bo my na Śląsku dzisiaj znowu. Słuchajcie, jakiś monopol na montowanie płotków na Śląsku. Nie wiem czemu, ale totalny zbieg okoliczności. W tamtym sezonie tak nie było, w ogóle mniej miałem tych płotków. Więc jak ktoś siedzi na przykład u mnie na Insta, siedzi i śledzi, no to faktycznie może sobie powiedzieć, nie no, gościu zapieprza cały sezon. A mówił, jaka to zima ciężka, mówił, żeby działalności takie nie zakładać. No, nie miałem jeszcze tylu płotków, ale też ze względu na to, że poprzednia zima była dosyć mocna. Nie dlatego, że jestem, nie wiem, jakiś, nie wiem, wyjątkowy, tylko faktycznie poprzednia zima dowaliła ludziom dosyć mocno, pospadało zapewne na domy, na samochody, no i wszędzie gdzie indziej, więc też klienci skapnęli się, że fajnie byłoby to zamontować. Ja już mówię do was, ale myślę o czymś innym. Patrzę, czy te luki są, jak ta dachówka jest ułożona, bo wiecie co, czasami jest tak, że te luki są tak malutkie, jest to tak wszystko, wiecie, ściaśnione, że trzeba mocno kombinować, znaczy kombinować, no nie kombinować, tylko trzeba, wiecie, być mega dokładnym. Natomiast tutaj, zobaczcie, tu odstaje mega dachówka, tu odstaje, no, a więc będzie luźno. Ok, wychodzimy i demontujemy jedną dachówkę, chociaż w sumie możemy sobie tu jeszcze odśnieżyć. Ok, wszystko gotowe, więc wyciągamy uchwyty, płotki, no i jazda. Szybki meldunek, co się dzieje. Słuchajcie, jest 6 uchwytów, mam jeszcze do zmontowania 8, więc jeszcze nie jestem w połowie. Z początku nie mogłem dojść do ładu z tymi łatami, no bo powiem wam, było ciężko. Musiałem aż jedną ciąć, żeby ją w pewnym sensie złamać na łączeniu. Natomiast udało się wszystko, fajnie pasuje. Natomiast no piesek skutecznie mi przeszkadza. Piesku, nie chcę cię zamykać, natomiast no nie przeszkadzaj mi w cięciu. To jest pies tak zwany LGBT. I on jest tym B z tego LGBT, ponieważ jemu w sumie jest wszystko jedno, czy to jest suczka, czy moja noga, czy ja sobie stoję, czy ja sobie aktualnie docinam. Wiecie jak to jest, ten ząbek na dole musi być wycięty dosyć ładnie, to znaczy wypadałoby, żeby był wycięty dosyć ładnie, a on podchodzi sobie do mojej nogi, no i wiadomo co.
Kończę, ustawiam następny timelapse, jedziemy dalej. Płotki wbijemy sobie na końcu, bo szczerze nie wziąłem sobie wyliczeń i nie wiem, ile tutaj powinno być tych płotków, a nie chciałbym, wiecie, potem wyciągać i ustawiać tego wszystkiego od nowa. Więc na początku jedziemy same uchwyty, a na końcu wbijemy płotek i połączymy sobie wszystko jednocześnie. Więc ciśniemy dalej, ale mi tu wystaje brzydkie. Ja już mam gotowe wszystkie uchwyty, zobaczcie, są za mną. Od samiutkiego początku do końca. O, gdzieś tam na górze je widać. Piesku, no dostałeś kosza, no ja mam narzeczoną, no co ja mogę? No siedź tutaj. Pogoda spoko, natomiast już chyba wolałbym, żeby był, nie wiem, minus jeden, niż właśnie takie 1-2 na plusie. Wszędzie jest, zobaczcie, taka chlapa. Że wszystko lepi. Zobaczcie, na plandece śnieg topnieje. No beznadziejnie to wygląda. Trzeba będzie wszystko sprzątać. Natomiast tutaj możemy się napić. Ta łyżeczka jest oczywiście do wydubania sobie oka. Nie wiem, znacie kogoś, kto, nie wiem, wybił sobie oko taką łyżeczką? Dajcie znać. I dwa. Czyli Mata przejmuje maka, a Dominik przejmuje makowca. Nieładnie jest jeść i mówić, dlatego ja, słuchajcie, skonsumuję to do końca i wbijamy płotki. Moim zdaniem tak właśnie 2,5 od końca jest najlepiej, więc ja kontynuuję to dalej, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie ciąć. Wszystko wpięte, natomiast nie byłbym sobą, gdybyśmy nie wywołali jakiejś lawiny. Zobaczymy, może nam to wyjdzie. Jak nie, to będzie do making ofa. Przypadkowo jest ze mną także miotła. Chyba jednak będzie do tego making ofa. Jak to zwykle na końcu bywa, przyszedł pan właściciel, pogadaliśmy sobie o głupotach, złożyłem się, no i pojechałem, więc ja już jestem w aucie, nagrzałem sobie tutaj, widać, jak w piecu, więc jest mi przyjemnie, uciekam do domu, widzimy się w poniedziałek, czyli właśnie u mnie w poniedziałek, a u was będzie to
pewnie tam za jakieś mniej więcej 2 dni. Zmontujemy sobie płotki z tyłu, no i potem w następnym dniu przejdziemy do przodu. Więc ja już Wam za dzisiaj dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby wcisnąć lajka, suba, dzwonek, wtedy będziecie na bieżąco z całym kanałem. Mam nadzieję, że vlogi Wam się podobają, że nie są dla Was nudne. Dzięki dla tych, którzy oglądają do samego końca. No i cóż, widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Cześć.